Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie na waszej kolejnej lekcji z A+. Na poprzedniej lekcji się zajmowaliśmy opisem skalarnym ruchu jednostajnego w jednowymiarowym układzie współrzędnych. Dzisiaj się zajmiemy opisem wektorowym tego samego ruchu. No i dobra, zgodnie z definicją prędkości średniej wiemy, że delta L, wektor, czyli... Czyli tak naprawdę zmiana wektora wodzącego, to nasze przemieszczenie. To jest nowe R, czyli nowy wektor wodzący w danym momencie, minus R0, czyli ten wektor wodzący, jaki był na początku. I odejmujemy wektorowo, tak? I to jest V średnie razy delta T. Z tego, co sobie powiedzieliśmy na ostatnich zajęciach, V to jest V średnia tak naprawdę, czyli szybkość chwilowa czy prędkość chwilowa jest równa odpowiednio szybkości chwilowej, i szybkości średniej i prędkości średniej. Więc zamiast V średnie wektor mogę napisać po prostu V wektor. To jest V średnie. A zatem przekształcając to równanie otrzymujemy, że R w danym momencie, czyli wektor wodzący nasz w danym momencie, to jest nic innego jak R0 plus V wektor razy delta T. Czyli to jest na to nasze przemieszczenie, jakby ta nasza zmiana wektora wodzącego. No i to jest oczywiście logiczne, dlatego że nowy wektor wodzący to jest oryginalny wektor wodzący plus zmiana wektora wodzącego. To nie stanowi dla nas żadnej zagadki. Tu mogę napisać jeszcze dodatkowo delta R wektor. Dobra, na ostatniej lekcji sobie powiedzieliśmy, że można to także zapisać w sposób skalarny. W sposób skalarny zapisywaliśmy to sobie tak, dla jednowymiarowego ruchu x to może być albo x0 plus v razy delta t, albo x to może być x0 minus v razy delta t. Zatem jak mamy ruch po prostej, to możemy go opisać wektorowo, ale równie dobrze możemy przetransformować ten opis wektorowy do opisu skalarnego, zapisując ten ruch po prostu przez składowe tego wektora tak naprawdę r. No jeżeli mamy ruch wzdłuż jednej prostej, czyli na przykład jakieś ciało nam się porusza w ten sposób, to jesteśmy sobie w stanie tak dobrać układ współrzędnych, na przykład no właśnie tu, wzdłuż tej linii, x, żeby składowa była tylko jedna, żeby to był właśnie ten x. No w przypadku bardziej skomplikowanych ruchów będziemy musieli odpowiednio wprowadzić dwa albo trzy osie i wtedy dwa albo trzy wymiary. I troszeczkę nam się sprawa skomplikuje, bo będziemy mieli też składowe y i z, ale póki co zajmujemy się tym najprostszym przypadkiem. Czyli możemy to, co normalnie opisujemy wektorowo, zapisać też w kilku równaniach w sposób skalarny, tak jak tutaj to zostało przedstawione. I teraz dla tej pierwszej sytuacji naszej, na której V jest dodatnie, opisuję tą sytuację też taki wykres. O tym sobie mówiliśmy też na ostatnich zajęciach, że V w czasie jest stałe, czyli to jest tak naprawdę funkcja stała, tak? V od T. I tutaj, jeżeli V jest dodatnie, czyli ciało nam się porusza zgodnie z orientacją układów współrzędnych, to wygląda to tak, że V jest na plusie, tak jakby tutaj będziemy mieli V na minusie, ale to o tym za chwilę. V jest na plusie. I teraz zaznaczyłem na czerwono takie pole jakby. Pytanie tak naprawdę, dlaczego, skąd taki zabieg? Dlaczego je zaznaczyłem? Otóż zauważmy, że tak naprawdę to pole, to co zaznaczyłem na czerwono, to jest nic innego jak jakieś V. Tutaj to jest jakieś V do tej granicy, tej granatowej kropki, razy jakieś T. A my wiemy, że V razy T to jest S. Zatem to pole pod wykresem zależności szybkości od czasu to jest nic innego jak droga przebyta przez ciało. I tutaj sytuacja jest bardzo prosta, dlatego że to jest tylko prostokąt. Ale okazuje się, że mając wykres, jakiś bardzo skomplikowany wykres, który zresztą za chwilę pokażę, szybkości od czasu, to droga, którą przebędzie to ciało, to jest nic innego jak całkowite pole pod tym wykresem. To jest bardzo istotne, będziemy tego jeszcze wiele razy używać. No dobra, a zatem V razy T, tak jak sobie wywnioskowaliśmy, to jest S, więc to czerwone nasze zakreskowane, to jest nic innego jak graficzne przedstawienie S-a, czyli graficzna interpretacja drogi przebytej przez dane ciało. I analogicznie mamy w tej sytuacji. Ten wykres nam ilustruje sytuację drugą. To jest dwójka.
kiedy mamy do czynienia z minus V. Tak, no, tak minus V, tak wprowadzone oczywiście w sposób metaforyczny. Chodzi o to, że składowa szybkości jest ujemna, czyli ciało się porusza przeciwnie do układów współrzędnych. I znów okazuje się, że to nasze no, minus V, czyli no V, tak naprawdę jakieś V, które ma po prostu wartość ujemną, znowu razy jakieś T, to jest S. Więc ponownie się zgodzimy z tą sytuacją, że ta pokonana droga może być graficznie przedstawiona jako pole pod, tak naprawdę no, cały czas pod, tak mówimy, pod wykresem V od T. Dobra. Teraz pytanie tak naprawdę, dlaczego to jest dobra rzecz. Dlaczego mówię pod? Tak naprawdę wydawałoby się, że tutaj pod to już nie będzie to, tylko to znowu będzie pole pod tą kreską, czyli no wydawałoby się, że to będzie to pole, tak? Ale teraz zwróćmy uwagę, że gdybym wziął pod uwagę to pole, no to pole nam idzie dalej w nieskończoność, tak? Ono jest nieograniczone dalej. A zatem by się okazało, że w ograniczonym czasie, z ograniczoną szybkością przybyliśmy nieograniczoną drogę, co by było oczywiście absurdem. Zatem to wyrażenie pole pod wykresem oznacza nam nawet dla wartości, które są mniejsze od zera, zawsze tą część pola, która się znajduje pomiędzy wykresem, pomiędzy tą krzywą, która nam obrazuje wykres, a osią OX. Typu osią OX albo osią X. Nie? Zatem to będzie zawsze to pole. Dla dodatnich V ono będzie pod spodem, pod krzywą. Dla ujemnych V ono będzie nad krzywą, tak jakby pomiędzy krzywą zawsze, a półosią 0x czy osią x. Dobra. I tutaj przedstawię taką sytuację, o której sobie powiedzieliśmy przed chwilą, wspomniałem o niej. Sytuację troszeczkę trudniejszą, czyli sytuację, w której nie mamy prostokąta, tylko nie mamy stałej szybkości po prostu, tak? Czyli jest troszeczkę trudniej. Szybkość nam się zmienia w czasie jak jakaś tam funkcja, nawet nie wiemy, jak ona się wyraża. Oczywiście jesteśmy w stanie zauważyć, to jest pierwsza oczywista rzecz, którą tu zapisałem po prawej stronie, że T to jest po prostu suma tych malutkich odcinków czasu. I teraz się okazuje, że jak my sobie ten wykres potniemy na takie właśnie plasterki, jak w kanapce, na takie plasterki, tak naprawdę najlepiej by było jak najmniejsze, żeby ta funkcja była w dobrym przybliżeniu stała w danym odcinku, to okazuje się, że z dobrym przybliżeniem możemy właśnie określić drogę ponownie, jaką przebyło to ciało. Dlatego, że widzimy, że odpowiednio V1 razy T1, tak, czyli ta szybkość, z którą porusza nam się tutaj ciało, razy czas, w jakim się porusza z nią, plus V2 razy, czy delta T1 będzie właściwie, razy delta T2, plus i tak dalej, aż do Na, czyli plus Vn razy delta Tn, to jest nic innego jak ponownie przebyta droga. I to, tak jak powiedziałem, określamy z tym lepszym przybliżeniem, im mniejsze są te plasterki. I w skrajnym przypadku to będziemy określać całką z V razy dt, ale tego nie musimy jeszcze wiedzieć, ale w takim najbardziej precyzyjnym przypadku, kiedy można to w ten sposób obliczać, dla każdej funkcji będzie to wyrażane całką. Dobra, myślę, że to na tyle. Mam nadzieję, że wszystko jest zrozumiałe. Dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszam do subskrypcji naszego kanału na YouTube, do lajkowania naszej strony na Facebooku i do usłyszenia na kolejnym filmie.